Mosińska Przychodnia Zdrowia przy ulicy Dworcowej służy obecnie nowym potrzebującym. Do końca lipca przyszłego roku przebywać w niej będą niepełnosprawni wychowankowie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Mosinie. Drugie piętro budynku zostało za pieniądze starostwa przystosowane do potrzeb tymczasowego internatu. Budynek internatu przy ulicy Topolowej w Mosinie jest remontowany. Starostwo powiatowe w Poznaniu płacić będzie gminie za bieżące utrzymanie zajmowanego piętra kwotę 3100 zł miesięcznie. Przebywać będzie tam 30 wychowanków. Z uwagi na konieczne zmiany przychodnia lekarza rodzinnego Medicomplex, działająca w budynku przy ulicy Dworcowej, świadczy swoje usługi na parterze. Przełożyło się to na komfort pracy zespołu, a także wygodę pacjentów. Z informacji, które uzyskaliśmy, wynika, że spółka Medicomplex połączyła się z przychodniami zdrowia w Czempiniu oraz w Wirach. Medicomplex chce budować własną przychodnię zdrowia w Mosinie na ulicy Wawrzyniaka. Dzieje się też sporo w spółce medycznej Wizmedica, która w tym roku przejęła przychodnię Konsensus. Spółka Wizmedica planuje wybudowanie przychodni oraz mini kliniki przy ulicy Harcerskiej za Tesco w Mosinie. Trwa uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy. Po zamieszaniu w mosińskiej służbie zdrowia, rozpoczętym jeszcze w okresie, gdy gminą rządziła Zofia Springer, sytuacja się normalizuje, a przyszłość ma być bardzo korzystna dla pacjentów. O relacjach samorządu ze spółką mówi zastępca burmistrza gminy Mosina Przemysław Mieloch. Wszyscy, myślę, będziemy zadowoleni z tego, że na terenie gminy Mosina działa więcej podmiotów, które świadczą o wiele więcej usług, niż to miało miejsce wcześniej.